Potrzebujesz czegoś? W przeciwieństwie do reszty mojej rodziny, mam robotę. Szukasz konia? Porozmawiaj z moim ojcem, z Kulwarem. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glejtu nie wyjdziesz do miasta. Dobra, ale będziemy ci patrzeć na ręce. Ciesz się, że jesteś w mieście, a nie w rzecznej puszczy. Ci nieszczęśnicy nawet nie mają muru. Zapłacimy, ile będzie trzeba, ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Sama nie zrealizuję tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją głupią dumę i poprosisz o pomoc Eorlunda Siwowłosego? Ha, prędzej uklęknę przed Ulfrikiem Gromowładnym. Poza tym Siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla Legionu. Jak chcesz. Wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się cudów. Siwowłosi czy dziecięta wojny? Masz kamienie w uszach? Pytałem, po czyjej jesteś stronie? Siwowłosych czy dzieciąt wojny? Jeszcze nic nie wiesz o tym mieście, co? W Białej Grani istnieją dwa klany, oba bardzo stare i szanowane. Jedyna różnica jest taka, że Siwowłosi odwrócili się plecami do cesarstwa, a my, dziecięta wojny, pozostaliśmy lojalni. Więc pytam jeszcze raz, Siwowłosi czy dziecięta wojny? Prędzej czy później wszyscy musimy wybrać stronę. Niech żyje cesarstwo! Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać szansę.
Zgadza się. Muszę to robić, jeśli chcę być kiedyś tak dobra jak Eorlund Siwowłosy. Tak się składa, że właśnie skończyłam moje najlepsze dzieło. To miecz. Wykułam go dla Jarla Balgrufa Większego. To niespodzianka i nie wiem nawet, czy go przyjmie, ale... Słuchaj, możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu, Proventusowi Avenici? Jest zarządcą Jarla. Będzie wiedział, kiedy wręczyć mu tę broń. Dzięki. Całkiem sporo. Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. Za miasto odpowiada Jarl, który zarządza nim ze Smoczej Przystani. To ta forteca na wysokim wzgórzu. Ale pewnie bardziej interesuje cię Jorvaskr, sala biesiadna towarzyszy. Ich czyny wojenne i odwaga są legendarne. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka praca. Nie twierdzę, że znasz mojego ojca. Rozejrzyj się. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Ofiarujesz monetę bliźniemu Nordowi, którego prześladuje pech? Żeby zaraz zostały przebite pod chorągwianą klaczą? Jeśli potrzebujesz jedzenia, proś o jedzenie. Zapomnij. Znajdę kogoś życzliwszego. Tak też myślałam.
Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań, zawołaj mnie. Zapewniam, że jestem od... Wszystko jest na... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Wróć kiedyś.